Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Nikodem Zabłowski i chciałem Was zaprosić na kolejny odcinek alfabetu. Autyzmu. Ho! Dzisiaj przed nami literka G. Dzisiaj może być trochę kontrowersyjnie. W zasadzie nie. G jak grupy dyskusyjne. Grupy dyskusyjne na Facebooku. Tak więc wiecie, od kiedy mamy social media, od kiedy mamy Facebook, od kiedy mamy grupy, do których możemy dołączyć, gdzie jest masa różnych ludzi, powstało wiele grup, jak powyrastały jak grzyby po deszczu, jak to się mówi. Są grupy, które bazują na wiedzy, jeśli chodzi o diety, czyli 3 razy B. Są generalnie grupy, w których można się dowiedzieć wiele o życiu z autyzmem, od osób, które są self-adwokatami, co dla mnie jest mega fantastyczne. Są grupy, które mówią o dietach, jak już mówiłem, o podejściu, o terapiach, o wielu, wielu, wielu różnych innych aspektach. I są grupy, które generalnie mówią o tym, żeby się wspierać. Tak jak grupy autyzm rodzice rodzicom. Niestety każda grupa z czasem zmienia się w szambo. Niestety muszę to powiedzieć, bo taka jest prawda. Są też w dużej ilości tych wszystkich grup jest tak, że nasza prawda jest tylko najbardziej prawdziwa, najprawdziwsza, tylko my mamy rację. Jeśli nie stosujesz leczenia biomedycznego, tak jak biomedyczni na grupach, to jesteś zły, nie dbasz o swoje dzieci. Z kolei jeśli jesteś na grupie 3 razy B, twoje dziecko nie przestrzega tego, to by cię ukrzyżowano. Najchętniej. Albo spalimy na stosie. Tak samo jest w innych grupach. Wiecie co, ja zacząłem wychodzić z tych wszystkich grup, bo zacząłem zauważać, że te same osoby robią ten sam dym, gdziekolwiek się pojawią. Wiecie, antyszczepionkowcy, anty 3 razy B, kontra ci, co nie mogą zrobić niczego, bo dzieci mają wybiórczość pokarmową i tak dalej. I to jest dla mnie po prostu jedna wielka masakra. Tak więc ja obserwuję te grupy, jestem często na tych grupach, czasami się udzielam, ale w bardzo mikro sposób, bo generalnie zauważyłem, że jeśli człowiek zacznie to wszystko czytać, to dostałby kociokwiku. Ludzie, ogarnijcie się. Po pierwsze, każde dziecko jest inne, każdy autyzm każdego dziecka jest inny, mogą mieć cechy wspólne, ale to, co dla ciebie działa, nie musi działać dla 100 milionów innych ludzi. To dla twojego dziecka działa, nie musi działać dla 100 tysięcy innych dzieci. Nie ma tylko jednej poprawnej metody, nie ma tylko jednej prawdy najważniejszego, nie wiem, przesłania. Musimy czerpać wszyscy, a przede wszystkim być życzliwi, mieć empatię, ludzie kochani. Weźcie się, ogarnijcie. To, wiecie co, problem jest często taki, że ludzie nie widzą niczego innego poza swoim dzieckiem i ich autyzmem, w sensie autyzmem tego dziecka konkretnym. Kiedy ja często rozmawiam, wiecie co, z ludźmi, gdzieś tam się udzielam na dyskusji, ktoś do mnie pisze na prywie, albo mój syn robi tak i tak, on mówi tak i tak. I to mu pomaga. Ja sobie myślałem, fajnie, tylko że mój syn ma opóźnienie rozwojowe, jest całkiem innym dzieckiem, jest daleko, daleko do tyłu, do twojego dziecka. Ja się cieszę, że twoje dziecko się rozwija jak najbardziej, coraz bliżej prawidłowo, że ten autyzm jest w mniejszym stopniu, tak, że tak powiem, ciężki. Ale jednak często te rady są bez sensu innych rodziców, bo ja nie mogę wprowadzić się na przykład diety 3 razy B, bo mój syn je 7 rzeczy na krzyż. Z czego, wiecie, 6 rzeczy jest to pokarm, który nie jest, wiecie, do zastąpienia. Bo chodzi tu na przykład o to, że je bułki, czy jakąś tam, nie wiem, chce pizzę, czy jakiegoś krokieta, czy jakiegoś kurczaka, ale to jest konkretny kurczak, konkretnie smażony. Bułka jest konkretna, z konkretnego sklepu, o innej nie ruszy, nawet jak będzie podobno. To nie jest tak, że ja swojemu dziecku daję byle co. Ja mu daję tyle, ile mogę. Generalnie staramy się wprowadzać nowe produkty, ćwiczymy, robimy, wiecie,
pracujemy z tym. Ma wiele talerzy i coś musi dotknąć, chociaż coś musi powąchać, coś musi polizać, coś musi połknąć. Robimy to. Nie będę tego tłumaczył na każdej grupie, bo ludzie, uważam, kumaci są i wiedzą, że każdy rodzic chce najlepiej dla swojego dziecka, więc przestańcie się, kurde, kłócić, przestańcie się, wiecie, przekrzykiwać, przestańcie się banować i przede wszystkim przestańcie być dla siebie niemili. Ludzie, ludzie, ogarnijcie się. Trochę luzu. Każdy ma prawo do tego, żeby czuć się źle, żeby czuć się, wiecie, smutny, bezradny, więc nie dopieprzajmy innym za to, bo za to, że chcą pomóc swojemu dziecku inaczej niż ty. Ogarnij się. Babo, w większości to są kobiety. Sorry, w większości 99,9%. Babo, ogarnij się. Twój niemiły tekst może spowodować, że ktoś naprawdę będzie miał ciężkie chwile. Dopiero co się, wiecie, ja rozumiem, że ludzie piszą na grupach pytania, są świezi w temacie diagnozy w autyzmu i to jest fajne. Wspierajmy się, klepmy się po ramieniu, mówmy sobie, będzie dobrze. A nie, ty masz iść zrobić to, badanie włosa, metali ciężkich, lewoskrętna, środkoskrętna, prawoskrętna witamina C, która w ogóle jest, wiecie, nie będę się wypowiadał. Do tego czubki, ukraińskie leki, dieta 3 razy B i generalnie naświetlanie promieniami alfa. No. A taka matka sobie myśli, Jezus Maria, to ja jestem złą matką, to ja nigdy nie będę w stanie mojemu dziecku pomóc. Myślcie. Tak więc wiecie, grupy dyskusyjne na Facebooku są ok. Ale zauważcie i miejcie do nich ogromny dystans. Pozdrawiam was serdecznie. Rock and roll!